żyje. Powrócił. Halo, ho! Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnej serii na moim kanale. Gramy w moda, w którego wybraliście. Livera. Gothic 2 Liver Edition. Gramy w modyfikację oznaczoną 1.3 numerkiem. Jest to chyba rosyjska wersja tej modyfikacji. Wiem, że powstało kilka, jest chyba niemiecka, angielska. Wybraliście 1.3 polską. Modyfikację mam pobraną z Steama, więc jakby stamtąd. Stamtąd po prostu ją tutaj zainstalowałem. Ja nie będę przedłużał. Lecimy nową grę. No i niech będzie, co ma być. Na pewno fajne menu, więc to się trochę poprawiło. Liver to z tego co wiem modyfikacja głównie graficzna, nie zmienia za bardzo fabuły, nie ingeruje w zadania. Natomiast faktycznie zmienia świat gry, no i też dodaje chyba tarcze, pancerze, zmienia statystyki potworów, gra jest trochę trudniejsza, usunięte kamienne tabliczki. Dzieje się. Jeden człowiek odmienił losy wielu setek, ale zapłacił za to wysoką cenę. Śniącego i zniszczył barierę. Ale gdy innym więźniom udało się uciec, on pozostał pogrzebany pod ziemią. To ja wysłałem go do walki ze śniącym. To ja sprowadzę go teraz z powrotem. Jest słaby i wiele zapomniał, ale żyje. Powrócił. Zaczynamy, moi drodzy. Zaczynamy kolejną epicką przygodę. Dawno nie grałem w Noc Kruka, więc jestem ciekaw. Wszystkiego, co tutaj jest nowe. Nareszcie. Próbuję cię tu sprowadzić od wielu dni. Czuję się, jakbym kilka tygodni leżał pod stertą głazów. Dokładnie tak było. Życie zawdzięczasz tylko i wyłącznie swemu magicznemu pancerzowi. Bałem się, że nie zdołam cię wydostać z ruin świątyni. Ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym niebezpieczeństwem grożącym tej okolicy. Ja też wam powiem, że ja nie będę skipował dialogów. Dawno grałem w Noc Kruka, graliśmy w różne modyfikacje, głównie do jedynki, takie, które były zgodne z fabułą. Do dwójki zawsze to była modyfikacja, która totalnie zmieniała świat i nie graliśmy bezimiennym, więc chcę znowu poczuć klimat Nocy Kruka, tylko z modem Liver, więc pozwólcie, że będę po prostu chłonął te dialogi i chłonął zadania, jakie na nas czekają oraz fabułę. Gniew Beliara wzmógł się po upadku bariery i pokonaniu śniącego. Zapisano, że do tego świata przyzwany zostanie potężny artefakt. Bóg ciemności wysyła swe sługi z misją. Ta misja jest już rozpoczęta. Sługi Beliara bezczeszczą prastare chramy. Budzą się strażnicy tych chramów, a ich gniew wstrząśnie ziemią.
Wszyscy potężni magowie wyspy wyczuwają ten gniew. Niektórzy z nich są gotowi stawić czoło temu nowemu zagrożeniu. Musisz się z nimi sprzymierzyć. Tylko w ten sposób zdołamy powstrzymać Beliara. Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został... wygnany z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy Śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności. Potężne słowo magii, któremu nie mogły odmówić. Jego ostatni rozkaz brzmiał: przybywajcie. I przybyły wszystkie. Nawet smoki. Smoki? Tak. Nawet te potężne, prastare istoty. Wyczuwam ich obecność także tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im istot. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd, w górniczej dolinie, niedaleko Korinis. Teraz przygotowuje się do ostatecznego ataku. Zostało nam niewiele czasu. Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc Inosa. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem Inosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzeż paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. Gdy tylko z nim porozmawiasz, musisz odszukać artefakt Beliara. To odpowiednik Oka Inosa. Nie wolno dopuścić, aby wpadł w ręce sług zła. Czym dokładnie jest Oko Inosa? To magiczny amulet. Legenda głosi, że sam Inos wlał weń część swojej boskiej mocy. Dzięki niemu odzyskasz część dawnych sił i będziesz mógł stawić czoła smokom. Oko ma też inne tajemnicze właściwości, ale o nich opowiem ci, gdy już zdobędziesz amulet. Dlaczego paladyni mieliby mi dać Oko Inosa? Bo twoim przeznaczeniem jest nosić ten amulet. Skąd ta pewność? Jest kilka przesłanek. Najważniejszą z nich jest fakt, że pokonałeś Śniącego. Gdybyś nie był ulubieńcem bogów, już dawno byś nie żył. Załóżmy, że masz rację. I rzeczywiście pisane mi jest posiadanie Oka Inosa. Jak mam o tym przekonać paladynów? Oko Inosa samo wybiera swojego posiadacza. Jeśli uda ci się je zdobyć i założyć, paladyni będą musieli uznać prawdziwość twoich słów. Jak się dostać do miasta? Idź po prostu w dół ścieżki prowadzącej od drzwi mojej wieży. Miasto jest duże, z pewnością je zauważysz. Tylko uważaj. Droga do miasta najeżona jest niebezpieczeństwami, a ty nie jesteś tak silny jak kiedyś. No to może broń? Potrzebuję broni. Mogę ci dać tylko to, co znajdziesz w mojej wieży. Rozejrzyj się tu trochę. Cokolwiek uznasz za przydatne, należy do ciebie. Wyruszę w drogę najszybciej, jak się da. Świetnie. I jeszcze coś. Nie zdradź nikomu, że ze mną rozmawiałeś. A już w żadnym wypadku nie mów o tym żadnemu magowi. Odkąd obrałem własną ścieżkę, krąg ognia, mam nie za zmarłego. I niech tak pozostanie. No i zaczynamy, moi drodzy. Rozdział pierwszy. Zagrożenie. Jestem ciekaw, co Elie Lever właściwie jeszcze wprowadza. Na pewno ja wprowadziłem sobie lokatora, więc to jest dobra sprawa. Dzięki temu, o, goblinie jagody od razu mam, smoczy korzeń. Od razu moja postać tutaj wszystko widzi, co jest bardzo spoko i zbieranie też jest bardzo szybkie i przyjemne. Bardzo dobrze. Półka na książki, czytamy. Pierwsze doświadczenie 25, dobrze wiedzieć. Tak wygląda tutaj moja postać. Troszkę się pozmieniało.
ochrona, tnące obuchy, strzały, ogień, magia. Okej. Okay. Tak to wygląda. Szansa na trafienie krytyczne jest coś nowego, 1%. Kuszę łuki, potrafię coś, więc też nie ma źle. Krąg magii, tworzenie run, zaklinania, alchemia, kucie broni, płatnerstwo, górnictwo, nowicjusz, obróbka skóry, wyrób łuku, zbieranie trofeów, wydobywanie drewna, skradanie, włamywanie, kradzież kieszonkowa. No jest trochę nowych umiejętności, muszę wam powiedzieć. Co więcej, no wydaje mi się, że zobaczymy jak te zadania będą wyglądać. Mikstura, kufer jest chyba otwarty, więc spoko. Złoto, rany, tutaj leczenie, więc też fajnie. W ogóle udźwig, coś takiego wprowadzili jak udźwig. No, to jest coś, co sprawia, że moja dusza tutaj jednak będzie musiała trochę ochłonąć, no bo tego wcześniej nie było. To mogę przeczytać? Nie potrafię tego przeczytać. Hey. Sardasie. Co mi możesz powiedzieć o tej kamiennej tablicy? Sądziłem, że to jakiś magiczny artefakt. Okazało się jednak, że jej znaczenie jest znacznie mniejsze. Nie udało mi się do końca rozszyfrować wyrytych na niej znaków, ale wydają się one przekazywać historię prastarej kultury. Weź ją, jeśli chcesz. Do niczego mi się nie przyda. I też jakby ja nie będę czekał z wykonywaniem zadań do późniejszych rozdziałów, żeby zmaksymalizować tutaj moją postać, no bo ja tak nie gram akurat, chociaż staram się zawsze tą postać budować jak najmocniejszą. Tutaj też będzie kwestia tego, i to raczej szybko dosyć będziemy decydować, w co mam pójść. Czy to będą łuki, bronie jednoręczne, bo plus tarcze, bronie dwuręczne, magia, no bo chyba trochę tego tych wyborów jest, więc też pewnie jakaś ankieta będzie. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Mówiłem ci już. Niedaleko miasta Korinis. Odbudowałem tutaj moją wieżę. Przecież nie minął miesiąc, odkąd widzieliśmy się w Górniczej Dolinie. Słudzy, których wezwałem do budowy mojej wieży, uwinęli się bardzo sprawnie. Trudno zaprzeczyć. Gdzie mogę znaleźć lepsze wyposażenie? Jeśli chcesz kupić broń i pancerz, musisz pewnie udać się do Korinis. Ale w dolinie znajdziesz lecznicze zioła, które przywrócą ci siły utracone w walce. Wybierz się też nad jezioro, tuż przed moją wieżą. Znajdziesz tam ukryte przejście do doliny. Dlaczego Krąg Ognia nie może się o tobie dowiedzieć? Kiedyś byłem wysoko w hierarchii kręgu. Jednak już wtedy podejrzewałem, że kluczem do bariery jest magia demonów. Oczywiście nigdy nie udało mi się przekonać o tym pozostałych magów. Dlatego opuściłem Krąg i oddałem się badaniu tajemnic mrocznych sztuk. To zbrodnia, której bogobojni wyznawcy Inosa, dobrzy i cnotliwi magowie ognia, nigdy mi nie wybaczą. Zapewne wiedzą, że wciąż żyję, ale nie mają pojęcia, gdzie mnie szukać. I niech tak pozostanie. Więc co mam teraz robić? Postępujmy dalej zgodnie z planem. Chwilowo nie widzę innej drogi. Postaraj się zdobyć oko Inosa. Ja w tym czasie poszukam odpowiedzi na moje pytania. No dobra, no to niech każdy zajmie się swoją działką. Półka na książki mogę przeczytać? Oczywiście, że mogę. 25 expa kolejne, więc spadło. Dobrze, że mamy tutaj ten wskaźnik procentowy. Ile już doświadczenia mam, bo to się przydaje. Laga, nasza pierwsza broń. Bardzo się cieszę. Udźwig 4x30, no to mnie będzie boleć. To mnie będzie boleć, nie wiem czy... Pewnie warto będzie zostawiać rzeczy w skrzyni jakiejś naszej, więc to też o tym trzeba będzie pamiętać. Ewentualnie do Xardasa przynosić do skrzyni i zostawiać tutaj, no bo nie widzę innej opcji, nie? Dobra, półka na książki. Czy tutaj w takich regałach coś jest? Raczej nie. Dobra, 25 expa, łowi zwierzyna. Tutaj czytamy, wszystko czytamy. Kolejne 25 expa, dobra. Ciekawe ile będę miał expa, jak wyjdę z wieży. Kolejne 25. No i owieczkę może na razie oszczędzimy, tak mi się wydaje. I 25. I kuferek. O, kluczyk miałem. Złoto, światło, wytrych, sztylet. Jest lepszy od mojej broni. Więc tylko że krótszy też, nie? A nie ma.
I właśnie, waga też jest, laga jest dosyć ciężka. Jak? Więc też o tym trzeba pamiętać. No ten udźwig to, nie wiem, jeśli można to wyłączyć, to bym na pewno zrobił. No bo nie będę ukrywał. Okej, posąg Beliara, standardowo. Dobrze, że zdali tutaj te ochronne takie barierki, no bo to zawsze można nie spać przynajmniej, nie? Bo to też... Nie powiem, zdarzyć by się mogło zdarzyć, nie? Ale ej, gdzie tutaj jest, widzimy tak wysoko, wysoko, hej ho, hej ho, hej ho. Ta wieża się nie kończy, czy co? Mam wrażenie, że już wchodzę na sam szczyt. Nie znam się na otwieraniu zamków. Nie znam się na otwieraniu zamków. Ty magu, ty, żeś tutaj skitrał fanty, a ja się nie znam. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. O, o, o. Ej, czy to nie jest to miejscówka, w której... To jest ta miejscówka. Tutaj Xardas normalnie sobie siedzi, jak teorie snuje. O, to jest to miejsce. To jest dokładnie, on sobie tutaj siedzi. O, i tak sobie snuje teorie, więc to było tutaj. To było tu. Więc wiecie, skąd już jest ten screen. I gdzie po prostu przesiaduje nekromanta. Po prostu bajdurząc tutaj i dając wam wielką, mam nadzieję, rozrywkę i zabawę. Dobra, a teraz zejdźmy niżej, sprawdźmy, co jeszcze się zmieniło, bo nie ukrywam, jestem ciekaw. Jestem ciekaw też, jak brzmi, jeśli chodzi o nagrywanie, no bo nie ustawiałem za bardzo tutaj dźwięków idealnie, więc... Pierwszy odcinek będzie od tego, że w sumie poznam, czy słychać mnie za głośno, czy grę słychać za słabo, czy muzyki nie słychać, czy dialogi, jak to wszystko wygląda. No trudno, trochę jesteście takimi konikami doświadczalnymi, no ale bywa czasem i tak. Dobra, tu coś jest. Pochodnia, złoto, złoto spoko, a złoto trochę waży? No mam nadzieję, że złoto nic nie waży, nie. Tu mają jakieś takie marne udźwigi. No, trzeba będzie uważać. Albo faktycznie przed następnym materiałem postaram się sprawdzić, czy ten udźwig można wyłączyć i to zrobię. Bo... No to nie jest styl gry, który bym lubił. Zardzewiały miecz, pas, ok. Złoto, złoto. Dobra, pas przynajmniej jakiś mam. Pas siły. Broń za mało. Dobra, mamy sztylet, mamy pas. Jak tam ten udźwig? Tutaj nie można go sprawdzić. W ogóle tutaj są zadania, ok. Wykonane popsute informacje ogólne. No dobra, no coś tam idzie, nie? Przed wyjściem z wieży widzę, że drzwi. Sobie Xardas w końcu zamontował sobie drzwi. Ale zapiszmy. Dobra, moi drodzy, zapisałem sobie grę. Dodatkowo włączyłem sobie w oblokatorze też przeciwników. Więc tam na dole, jak widzicie, coś jest, że jest niebezpieczeństwo. Czemu to jest potrzebne? No bo za cholerę nie widzę nic. Tam coś jest. Wiem, że jeśli są przeciwnicy, no to przynajmniej wiem, o proszę bardzo, że są, tak? Tu można gdzieś zejść, dobra. Tu na razie nie idziemy. Tam na górę też nie, dobra. Czyli tak, tu udało nam się coś zebrać. To są ostatnio zdobyte przedmioty. No i słyszę też zombiaków. To nie jest fajne. Słuchanie zombiaków nigdy nie jest przyjemne. To musicie wiedzieć. Dobra, moi drodzy, jeszcze raz tutaj lokatora przerobiłem, żeby po prostu było wszystkie rośliny widać, więc wszystko widzę. Mam nadzieję, że teraz już będzie całkiem dobrze i przyjemnie. Tutaj jeszcze mamy coś. Zardzewiały krótki miecz. O! O! No i to można walczyć teraz będzie. Wiadomo, że na razie mój Bezi to gówno, nie?
Tak jest. Dobra. Młody goblin pokonany, standardowo. Krzaki, teraz krzaki. Czas ruszyć w krzaki. Mamy strzałę, krótki łuki i to jest spoko opcja. No to tyle na razie. Czy się pakujemy do tej doliny? Kurde, trochę nie byłbym sobą, gdybym się nie wpakował, nie? Ale odcinki standardowo, 35 minut. Dłuższych nie będę robił. Ta jest. Piękna sprawa. Jak to mówią, nie od razu Kraków zbudowali. Nie od razu bezimienny kozakiem był. Spokojnie, co coś tu rośnie. Tylko nie wszyscy na raz. Pojedynczo. Halo. Nie no, pojedynczo to można, nie? Jakby panowie, jakby po koloko, nie? I pogodzimy. Cześć. Jezu! O, było blisko. Było blisko. Dobra, moi drodzy, powiem szczerze, umarło mi się, no bywa i tak, cóż, ta modyfikacja faktycznie sprawia problem, chociaż nie aż takie, jakie mi się by wydawało. Po prostu z tamtym goblinem źle mi poszło. A ja zamiast po prostu wczytać grę, no to stwierdziłem, dobra, zabiłem, no to już będzie, nie? Błąd, nie róbmy tego. Ta jest. Ubity. Moi drodzy, umarło mi się. Znowu. Popełniłem błąd strategiczny, za szybko podszedłem tego goblina. Czyli znaczy, jedna jest strategia z goblinami. One muszą zaatakować pierwsze, więc trzeba stanąć w miejscu i wyczaić po prostu, żeby one biegły do nas. I potem tylko zaatakować przed nimi, nie? O to chodzi. To jest klucz w tym wszystkim. Zaatakować przed nimi, nie? Złoto 35, spoko. I mikstura i jabłko. No i spoko, fajnie. Jeszcze sztylet jakiś dostałem. Ale jak powiedziałem, muszę się wrócić do Xardasa i opchnąć mu te fanty. No bo niestety, ale udźwig to udźwig, więc robię krótkie cięcie i się widzimy ponownie nad jeziorkiem, jak ja zostawię rzeczy w skrzyni. No i moi drodzy, proszę bardzo, jestem nad jeziorkiem, udźwig zostawiłem sobie u Xardasa. Ja sprawdzę w ustawieniach, czy można to gdzieś wyłączyć, bo to bym chętnie sobie wyłączył, no ale gramy pierwszy raz, więc takie rzeczy się zdarzają. Nie spodziewałem się, że udźwig tutaj robi jakąś robotę, a robi. Tam na
Tam na pewno nie idziemy. Pamiętam, że Lester powinien być tutaj gdzieś. No to do Lestera bym chętnie poszedł, ale póki co polne bestie wolałbym... Wolałbym polnych bestii unikać, jeśli już mogę sobie na to pozwolić. To chętnie. Dobra, tutaj widzę, że jest roślina lecznicza. Zgarniamy. Tu widzę, że po drodze też są jakieś. No i tą gadkę z Lesterem chętnie bym tutaj, moi drodzy, odbył. Tu proszę bardzo, jeszcze jakieś fajne fanty. Tu coś jest. Oczywiście, ale to pomaga naprawdę. Zwoje, mikstury. Tylko ten udźwig. Tutaj jeszcze coś jest. Oj. Na wilki uważać. I z Lesterem pogadać. To naprawdę ty? Człowieku, jak się cieszę, że cię widzę. Lester? Lester? Skąd się tu wziąłeś? To ci dopiero niezła historia. Po upadku bariery przez długi czas błąkałem się po okolicy, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Przez kolejne kilka dni przedzierałem się przez lasy, aż wreszcie znalazłem tę kotlinkę. Diego, Milton i Gorn nadal są w Górniczej Dolinie. Tak mi się w każdym razie wydaje. Co ci się stało? Po upadku Śniącego całe bractwo wpadło w szał. Bez swojego pana nie wiedzieli, co mają robić dalej. A ty, co z tobą? Ze mną było podobnie. Miałem koszmary, nawet halucynacje. Ale gdy tylko jako tako doszedłem do siebie, dałem nogę. Raz wydawało mi się nawet, że widzę wielki cień rzucający się na grupę uciekinierów i spowijający ich w wielkiej chmurze ognia. Przez moment myślałem, że mam przed sobą smoka. Widziałeś coś jeszcze? Nie, na wszelki wypadek wziąłem nogi za pas. Dobra decyzja. Zmierzam do Korinis. Co wiesz o tym mieście? Korinis? Miasto jak miasto, tyle że portowe, nic specjalnego. No, czemu pytasz? Muszę się skontaktować z paladynami, którzy podobno tam przebywają. Czyżby niesamowite. Tak jakby ktoś taki był w stanie w ogóle dostać się do miasta, nie mówiąc już o spotkaniu z paladynami. Jakieś rady co do sposobu dostania się do miasta? Owszem. Jakiś czas temu pracowałem dla starego alchemika imieniem Konstantino. Ma pewne wpływy we władzach miejskich i nakazał strażnikom przepuszczać osoby, które chcą mu sprzedać rzadkie zioła. Cała sprawa jest dość prosta. Nazbieraj okolicznego zielska i udaj, że pracujesz dla Konstantina. To powinno wystarczyć. Pilnuj tylko, żeby zielsko nie było całkowicie przypadkową kolekcją. Strażnicy nie są może zbyt mądrzy i nie znają się na alchemii, ale to, co przynosisz, musi dobrze wyglądać, inaczej cię nie przepuszczą. Powinno do tego wystarczyć 10 sztuk jednej rośliny. Dzięki za radę. Coś tam się znam o tej alchemii. Jak długo się tu ukrywasz? Nie wiem dokładnie. Może tydzień. Ale jest jeszcze coś. Kiedy tu przybyłem wieczorem, spojrzałem na szczyt tej góry i było tam tylko kilka drzew. Ale jak się obudziłem następnego dnia, stała tam wieża. Mógłbym przysiąc, że wcześniej jej nie było. Od tamtej pory nie ruszam się stąd na krok. Masz na myśli wieżę Xardasa? Wiedziałem, że jest potężny, ale stworzyć magicznie taką wieżę? Xardas, ten nekromanta? To on mieszka w tej wieży? Nie wiem, czy mi się to podoba. Spokojnie. To on wyciągnął mnie ze świątyni Śniącego. Jest po naszej stronie. Okej, okay, czyli tak naprawdę możemy przyznać, że Xardas tydzień temu tą wieżę, czyli tydzień przed przybyciem Bezimiennego, ogarnął. Co możesz mi powiedzieć o pobliskich terenach? Idąc w dół tamtej drogi, dojdziesz do farmy. Za nią leży miasto. Tylko uważaj na siebie. W pobliżu czają się groźniejsze rzeczy niż wilki i szczury. Jest tu sporo goblinów i bandytów. Musisz porozmawiać z Xardasem o tym cieniu. To może być coś ważnego. Myślisz, że sobie tego nie ubzdurałem? Myślisz, że naprawdę widziałem... Smoka, tak. Znowu siedzisz w tym wszystkim po uszy, co? Ano siedzę. Może nie aż po uszy. W każdym razie jeszcze nie.
Cóż, w porządku. Jeśli to takie ważne, pójdę z nim pogadać. Ale jeszcze nie teraz. Najpierw muszę trochę odpocząć. Ciągle jestem wyczerpany po ucieczce z kolonii. Widzę, że znów coś kombinujesz. Spotkamy się u Xardasa. Taki wyczerpany po ucieczce z kolonii, a miał chwilę, żeby popracować dla Konstantino. No serio, po prostu, gościu. Geniusz. Geniusz, dobra. Moi drodzy, to co, ja robię szybki powrót, widzimy się na górze. O, moi drodzy, patrzcie, nawet nie zdążyłem, ale punkty trafień plus jeden, aktywny tryb. To było coś ciekawego. Moi drodzy, bardzo dobrze, że zapisałem grę. Nie uwierzycie czemu. Się okazuje, że tu Liver wprowadza więcej jakby modyfikacji, których się nie spodziewałem. A mianowicie to, że pojawiają się tutaj gobliny na przykład, nie? Chodź, stary. Ta jest. Zapisywać grę często. To jest coś, co musimy robić. No, proszę bardzo. Goblin. Trafił mi się goblin. Nie wiem, jakim cudem tutaj się pojawił. No ale się pojawił. Także dodatkowa bestyjka. Tutaj jeszcze przed nami też jest jakaś jedna, widzę. Więc też sobie grę zapiszę. Tu jest wilk. I udało się. No ale widzicie, nic z niego nie mam, więc trochę lipa. No i jeszcze pewnie zaliczymy rozmowę z Kawalornem. Tutaj nawet się nie staram, bo wiem, że z tymi goblinami to i tak pewnie, jeśli są tam gobliny przy... O właśnie. To nie mam szans, żebym ja je pokonał pierwszy. Właśnie, za potężny. Więc to po prostu zgarniam. Lagi też. Zaraz udźwig mi się zrobi za ciężki, ale jeszcze nie. Więc moi drodzy, pamiętajcie o tym, żeby tutaj jednak ogarnąć sytuację. O, to jest dobre, ale mam za mało siły, więc niestety nie będę w stanie nosić. Dwuręczny też jest za mały. No, sprawdzę z tym udźwigiem, no ale sobie pogadajmy jeszcze z Kawalornym i na tym chyba skończymy dzisiejszy odcinek. Chyba, że jeszcze kuferek ten można otworzyć. Można, śmiało, więc proszę bardzo, zgarniamy. No, udźwig mi się już prawie maksymalnie zwiększył. No ale... Cóż, Kawalornie. Jakieś kłopoty? Do diabła, nie wiem, gdzie się ukrywają. Zabijesz jednego, ale zaraz wracają. Chwila. Ja ciebie znam. To ty ciągle żebrałeś u mnie ostrzały. Jeszcze w Górniczej Dolinie. No, Kawalorn, no, oczywiście, że cię znam. Nazywasz się Kawalorn, tak? A, nie zapomniałeś o mnie. Koniec końców obaj przeszliśmy przez tę przeklętą kolonię. Dokąd idziesz? Do miasta. Z powrotem, to trzeba pamiętać. Z powrotem do Górniczej Doliny. Naprawdę? Szkoda, że nie mogę z tobą iść, ale muszę załatwić kilka spraw. Jeżeli dostaniesz się do Górniczej Doliny, sprawdź, czy moja chata jeszcze stoi, dobrze? Pewnego dnia chciałbym tam wrócić. Masz na sobie interesujący pancerz. Nie należysz już do cieni? Cieni? Od upadku bariery już nie istnieją. Gdy tylko mogliśmy opuścić Górniczą Dolinę, nie było powodu, żeby tam dłużej zostawać. Teraz pracuję dla magów wody. Jestem członkiem wodnego kręgu. Co tu robisz? Utknąłem. Gdyby nie ci przeklęci bandyci, w ogóle by mnie tu nie było. Powiedz mi coś więcej o wodnym kręgu. Nie wolno mi o tym mówić. Mogę cię jedynie wysłać do Watrasa. On reprezentuje magów wody w Korinis.
Najlepiej będzie, jak z nim porozmawiasz. Powiedz, że ja cię przysłałem. Może pozwoli ci wstąpić do kręgu. Bardzo potrzeba nam dobrych ludzi. Czy ty i twoi ludzie nie byliście czasem przeciwnikami magów wody? Szalona przeszłość jest już za nami. Nie ma już nowego ani starego obozu. A teraz, gdy nie ma już kolonii karnej, każdy odpowiada za siebie. Większość z nas, byłych więźniów, nie została uniewinniona. Magowie wody zdołali uzyskać dla mnie ułaskawienie i mogę teraz poruszać się swobodnie. Co porabiają teraz magowie wody? Mają wielki plan. Chodzi o niezbadaną część wyspy. Niezbadaną część? Gdzie ona jest? Nie mogę ci powiedzieć nic więcej. Porozmawiaj z Watrasem w Korinis. O co chodzi z tymi bandytami? Przespałeś cały ostatni tydzień? Mówi o tych szczurach z kolonii karnej. Rozleźli się po całej okolicy. Łupią i mordują. Cieszę się, że darowali mi życie. Nie uważałem i dostałem w czaszkę. Nie wiem, jak mam teraz odzyskać swoje rzeczy. Zostałeś obrabowany przez bandytów? Tak. Ogłuszyli mnie i zostawili jako żarcie dla goblinów. To były piekielnie ważne rzeczy. List i cała moja gotówka. Muszę je odzyskać. Nie pójdę tam jednak bez wsparcia. Ta tchórzliwa hałastra bandytów. No i dobra, na tym na razie zakończymy dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że wam się podoba nowa seria. Nowa, w sumie trochę stara, bo graliśmy w Noskruka. Tak wyglądają statystyki mojej postaci na chwilę obecną. Tak też wyglądają zadania, nic nie popsute. Wodny krąg, stara hataka walorna, zioła dla Konstantina, oko i nosa. Tak, tutaj zdobyte przedmioty. I jeszcze raz wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie zostawić komentarz z poradami, bo mi się naprawdę przyda, bo tutaj widzę, że jest trochę rzeczy, na których nie byłem świadom, więc piszcie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i słyszymy się w kolejnym filmie z Livera albo Odysei. Cześć!